I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeszcze delikatne zmiany ustawień dźwięku zrobiłem. Przeklęci bandyci, aby ich duchy nie znalazły spokoju, zginęło to tylu dobrych ludzi. Gdyby nie ty, więcej osób spotkałoby taki los. Na mój posąg, dobrze, że go nawet nie dotknęli. No, i mój posąg. Zabezpieczenie tego pomnika byłoby niczym zhańbienie... Zbezpieczenie! Nie umiem czytać! Ten pomnik godny naszego przywódcy, cesarza Suna, choć nikt jakoś nie przejawia ochoty, żeby cieszyć się z jego rządów. Chore plecy nie pozwalają mi już dbać o niego należycie. Pewnie dlatego nazywają mnie starym Mingiem. I takie... Odejdź i przestań mnie męczyć, stary capie. Takie, tak jak mówiłem, takie bez żadnego pomysłu, po prostu takie chuj ci w dupę, no nie? I to już daje nam negatywne punkty i koniec rozmowy, a z dalszej rozmowy... No, kto jest zainteresowany tym, co mam do powiedzenia, mimo że przybywam tu dłużej od innych. A tak w ogóle to czego chcesz, gadaj no szybko, w moim wieku można w każdej chwili umrzeć. Takie... It's just a flesh wound. Co sądzisz o dwóch rzekach? Bandziorów, z tajemniczym wodzem, a naszej przez wioskę... chuj. Jaki jest najważniejszy mieszkańca osady? Podejrzewam, że każdy oddałby głos na samego siebie. Chamy. A według ciebie? Prawdziwym przywódcą jest tu Mistrz Li. Wszyscy go podziwiają. W tej ulicy jego słowa są równoznaczne z prawem. No bo mógłby wszystkich zabić. Najebać im do ryja. To nie tyle, że szacunek, tylko po prostu strach. Mistrz Uichewen, co powie? Wszyscy się zgadzają. O, uderzyłeś we mnie, a ja uderzę w ciebie. Zbrojnicz Gunji często pomaga mieszkańcom osady. No, fortuna dla kupca. Gdyby tylko nie sprzedawał klejnotów tego smoczych ze skazą. Co powiesz o mistrzu Li? Mądry i uzdolniony człowiek. Zdołał nagrać tyle serii i wybronił się przed Minecraftem. Grał też na, nagrywał też na Daily Motion, nagrywał Fira, którego skończył. W jakiś sposób Uichewen się to znalazł. Wszedł kiedyś na YouTube'a i powiedział: "Year, pięknie nagram swoją ulubioną gierkę". Stał się bożyszczem wszystkich dzisiejszych YouTuberów, od Gimpera po CTSG, po wszystkich innych. Tylko w pewnym momencie Uichewen przestał nagrywać, skończył się poziom i zaczęło się gówno showmeńskie. I tak, takim magicznym sposobem Gimper potracił wszystkich znajomych, bo się wypiął na nich niesamowicie. Czyli i napisał książkę "Jak stracić przyjaciół w 20 minut". Nie, jak zdradzić 20 przyjaciół w dzień. O, w ten sposób lepiej brzmi. Pamiętam, że sprawiał wtedy wrażenie bardzo zatroskanego, ale szybko się zadomowił na Daily Motion. Chyba dostrzegł potencjał Daily Motion drzemiący w niej. O matko. Zajebiście, kto był tu mistrzem, zanim przybył Uichewen? Był JJ Joker. Był człowiek z wyżyn, ale on postanowił, że dalej będzie nagrywać na YouTubie. Nikt nie oglądał mimo faktu, że on zapoczątkował wszystko. Subuję go do dzisiaj. W jakiś sposób Uichewen... to już było? Na razie żegnaj. Nie życzę ci źle. Dzięki! I tutaj nie dostaję, właśnie rozmowa jest taka po prostu dla beki, co zrobiłem, ale nic nie dostajemy z tej rozmowy, ale moglibyśmy zdobyć już pierwsze negatywne punkty, gdybyśmy byli chujmi. Dzień dobry. Aczkolwiek, chyba jednak można zdobyć pozytywne punkty, jak się z nim pogada na jakiś... opowiedz mi o sobie. Czym się zajmujesz? Kiedyś uprawiałem ryż. Welcome to the rice fields, motherfuckers! Muszę się czymś zająć. Wróćmy do moich poprzednich pytań. Historia najlepiej znaje się z opowieści, przekładnie. Co wiesz o świecie duchów? Pozostaję w zażyłych stosunkach z duchami, gdyż wkrótce zostanę jednym z nich. Nie,
I mimo wszystko ma to wyrąbane i stara się żyć jak żyje. Opowiedz mi o drugiej szczerze. Cała dekada pragnienia, smutku i przykrości. Ale co się tak naprawdę wydarzyło? Janusz Chrystus, praktyczny. Twoja matka, jak powstało cesarstwo? Nie powstało. Co wiesz? Jednak nie. Tylko negatywne. Dobrze, pamiętałem, że tylko negatywne punkty da się. You're a friend of Dawnstar, right? I'm looking for her. Dawnstar, there you are. I know I haven't spoken to you in a while. I saw him again last night, and I remembered what you said. I wasn't as afraid. I'm glad, Mrs. Jean. He seemed peaceful, if a bit lost. But I know it's not your fault now. I'm sorry for disturbing you and for what I said before. Oh! Idź w pizdę. Remember Zhang Jin, her son? He drowned last year after the mooring she tied let go. A sad accident. I saw his spirit and told her. She thought I was calling up ghosts. Some spirits return because of trauma, to rectify something that disturbed them in life or death. They are very focused. When the pain is gone, they find rest. At least they are supposed to. Jin's spirit told his mother the accident wasn't her fault. Now he wanders, unconnected to this world and unable to pass to the next. Troubled spirits can be set to rest for a time, but unless the greater problem is corrected, it seems all dead are destined to wander until they go mad. I'm sorry, this has been difficult. I don't want to think about how it affects specific people. I'm still not sure I should have told Mrs. Zhang about her child. I don't know. People just want to be left alone with their grief. I guess blame is easier to understand than chance. Come on, we should go. Zależy, jak się ubierze w słowa, coś takiego. Master Li will be waiting. To naprawdę zależy od, tylko i wyłącznie od tego, jak się ubierze w słowa, tak smutne wieści. It's a good thing we have ma- nie mam pieniędzy, ale fajerwerki! Nie podoba... Tego nie powiem, to mądry człowiek! Nie powiem tego, Witch Island by mi najebał! Przyszedłby z karabinem, kubański dyktator! Pomówmy o tym, co możesz dla mnie zrobić. Świetnie, zamiast marnować czas na moje narzekania, zajmijmy się... co masz na sprzedaż? Na razie nic nie mam. Robię co mogę, ale duchy i bandaci ograniczają możliwość podróżowania XD. Dobra. Tak, rzecz po prostu jest taka, że on będzie nam sprzedawać klejnoty i inne rzeczy do naszego takiego amulety, który będziemy za jakiś czas tutaj mieć. On będzie nam boostować staty, tylko że na razie jeszcze nic nie ma na sprzedaż z wiadomych powodów, bo nie mają klejnotu. Is that the one gal the Lester's always going on about? I think so. I say we teach a little lesson about staying in your place when great men like Gao were around. Jesteście pijani. Teach us well a lesson manners. Wpierdol time. O kurwa. Ej, naprawdę takie. Zajebiście. Nie żyjecie, pijoki. They say he's incredibly strong and can outlast almost anyone in the school. No chyba nie mnie. Tego jestem pewien. Powinienem więcej robić memów, że Kenshiro, bo w sumie... Nie, memy z Kenshiro by były tylko i wyłącznie jakby te eksplozje mi działały, ale z jakiegoś powodu nie działają. Bo wtedy bym robił, że Thousand Crack Fist albo Seven Palms of the South Star i wtedy wybucha ciało. Chociaż nie, Seven Palms of the South Star po prostu robi wgniecenie w ciało i te niszczenie organów wewnętrznych czasowe, ale... Wciąż. Mogę tędy przejść? O.
No elo. A zobaczmy, czy mogę jakieś walki zorganizować. I heard how you faced those bandits in the village. Many people are impressed, but I expected no less. Your skill is a match for any rough bandit. Is there anything you need? Perhaps a training set. No pewnie. Masz jakieś, z którymi mogę walczyć? Yes, and the students are on edge from the bandit attack. It would do them good to work some of that out. It is a shame about Kia Min. She holds the record for the most opponents defeated in my little training challenge. No, no właśnie, jest ranna. I have a little something tucked away for anyone who can best Kia Min's feet. That includes you, of course, but... Czemu ona jest... można jakoś uleczyć Kia. Her wound was not mortal, but it was severe enough that I will not let her fight as she is. I suppose you could ask her if there's anything you could do to help. Co... czy nie ma na uleczenie rany? A w międzyczasie... dodatkowe... pokaż co masz na sprzedaż, nie pierdol mi tu. Uszy schowaj. A nie, nie da się. Zdrowie minus chi. I teraz chi minus skupienie. I potem sobie na końcu kupimy to. Troszeczkę zwiększone staty, zawsze staty. Uczniowie, mały sparing, chcę walczyć z jednym uczniem, chcę z kilkoma przeciwnikami. Jak napisze się, że Miss jest... no, zresztą zobaczymy. I'm sorry, but Master Li does not permit such techniques to be flaunted at the school. There is danger in wielding such power if you are not ready. He does not demonstrate those skills very often. There are paths of the way that hold great temptation if one is not careful. Coś jak The Force. Z kilkoma przeciwnikami. Yes, I suppose your fight against the bandits made you want to brush up on this technique. I can arrange. Czworo uczniów. Facing a force means that you will have to remain aware of the fighting and remember. No shit, walczyłem już. Jebmy się. Jeb. Wal mnie! Zopu. Leżysz. I. Koniec. Trudni przeciwniki. Pójdę już. Trochę expa, 40. I to jest ta uczennica... właśnie. Jeśli przekażę jej najwyższe, postaraj się. Bla, bla, bla. Maybe I should spend more time training. Less time worrying about where I stand in the. Powinnaś. A ty znasz to wszystkich, no. Of course. Bijmy się. Excellent. Tak, takie. No elo. Ten utwór. Ja go muszę podgłośnić. Czemu? To jest epicki utwór, ubóstwiam go. To jest utwór, który nazywa się Into the Fury. I Into the Fury. Tak, ogólnie tłuczemy się teraz z tymi uczniami, żeby tam ten rekord nas zdobywać i takie te rzeczy. I tutaj jest ta jedna menda uczeń. Tam z hordą bandytów, jaki jestem wspaniały, zajebisty. Co to za nagroda? Uśmiechnięta grupa owsiaka daje pieniądze za pobicie się z dresami. Mogę ci jakoś pomóc z tą raną? Tak, jest jedna trawa zielona i jedna trawa dowalana jeszcze narkotyków. Nie ma tego ziela, można je tylko kupić od dealera. Wiem już chyba dość o tym zielu.
Dobrze. Na razie żegnaj. Czy mogę się z tobą bić? No pewnie. Ktoś inny, coś tam, biją się, szmaty. Bij się ze mną. A, nie mogę się bić z tobą. Co tam jeszcze było? Chyba z wami mogłem się bić, prawda? Nie? Komuś jeszcze mogłem najebać, pamiętam. To już było, może nie teraz. Coś tam o duchach. Halo, chcę wyjść z tej rozmowy. A, na razie, dobra. Dobra. I właśnie kwestia jest taka, że ona mówi, że tam jest taka trawa zielnicza, która może jej wyleczyć tą ranę i będzie mogła z nami przystąpić do sparingu. I mamy tu dwie rodzaje. Jest jedna trawa, która da taki efekt, że o, jak mi dobrze, iść na nero. I będzie takie, no, a ty co tu robisz? Czy potrafisz jej bronić, właśnie? Co? Jakie są główne kategorie sił? Broń, walka wręcz, wsparcie, transformacja i magia. Twoja stara, naprzód. Jak ci wpływa na walkę? Leczy cię i zwiększa siłę w pierdolu. Jakie są główne kategorie stylów uczniu? To wszystko, uczniu. Pierdol się. tak, i jest jedna trawa, która zrobi taki, wiecie, fastum sprzedawany u bazarowej Hanki, czyli że przez chwilę będzie lepiej, ale tak naprawdę nie wyleczy twojego wewnętrznego krwotoku Zanusa, a druga trawa jest taka, że lepsza, droższa, ale wyleczy. I od tego chuja musimy właśnie wziąć tą lepszą, jeżeli chcemy mieć ścieżkę dobrą. Jadajitowe cesarstwo. Gdzie to jest? Coś... O suszy. What the fuck? Gdzie jest ta opcja? Kiamin. O Jezu, ja muszę górę zapytać o to. Aaaa! Jezus Maria. Bo nie umiem! Oczywiście kupiec nie jest osobą, która jest zapieprzaj, dziewczynko. Nie będziesz mi machać. Oczywiście kupiec to jest jedyna osoba, która może mieć dostęp do takiego ziela, ale jebać. Tak, Guro? Mam z tobą pogadać. Dobrze pamiętam. Jo. Wód! What the fuck? No to. This is help. A, dobra. Ten dziad na plaży, najpierw z nim muszę porozmawiać. To głupie. A głupie. Takie i tratatata. To. Dobra. Jo. Ho. Dobra, naprzód. Przepraszam, że to bieganie, ale przynajmniej jest szybki sprint. Turaranana! Biegnąć! Josuke niszczy sobie motor, żeby przelecieć nad dziećmi, a potem naprawia ten motor. Bo kurde tak. Co? Nie, też nie mam długów dziennych, dlatego się tak denerwujesz, mogę ci pożyczyć kilka sztuk srebra. Jestem winien niedużą kwotę człowiekowi, który pracuje dla szanownego Gao większego. Mogę porozmawiać z jego, co się stanie, jeśli nie zapłacisz tych... Proszę. Z pewnością zaraz mój się jakoś... Skromny dźwięk. O, słyszycie tam emocje? Nad moją głową pojawia się taka aureola niebieska, w sensie taka na tyle mojej głowy. Coś jak takie halo anielskie. No i właśnie zwiększa nam się poziom naszego bycia okej. Cześć dziadu. Podczas bandytów zraniono jedną z uczennic. Powiedz mi o rodzajach trawy. To co już tam mówiłem. Gdzie znajdę kupca Fendo? Jest w mieście.
Dziękuję za pomoc. Pierdol się. A ty co? I'm so glad you and Master Lee arrived when you did. My father ran to the school gate. Nic mu nie jest, nie musisz się martwić. That is a great relief. Jestem Bogiem. Tried our best. Takie. You and Master Lee, we would have died. Nie masz nogi, ale nie martw się, życie będzie dobre. Jak to? Masz 20 sztuk srebra. Kurwa, moc z życia! Dobra, naprzód. Tak, co poradzę? Dra-da-da-da. Naprzód. Cześć Januszu. Szukam składników do kładu leczniczego. Trawa z brodatego języka to jest ta chujowa. Now that's thinking, isn't it? Yes, I suppose red silk grass might be just the thing. Expensive stuff that. Very. Get her some bearded tongue grass and she'll feel better. It won't hasten the healing any, so she'll have to take it easy. Wezmę czerwoną trawę jedwabną. Byle czuła się lepiej. Daj mi trawę brodatego języka. Chuj ci w dupę. Oto 50 sztuk srebra. Doskonały wybór. A, w piś, dziec. There you go. Her your Jeb się. Właśnie. I ta właśnie czerwona trawa to jest ta, która jest taka pozytywna. I ogólnie byśmy dostali negatywne punkty, jeżeli byśmy ją pokonali w tym turnieju na rekord. Po daniu jej danego właśnie tego negatywnego układu. No bo oszukujemy, no nie? W takim wypadku. To jest takie, masz raka. Nie. Biegnąć. Existentius. Akwedukt. Szmatus. Naprzód. Czemu akwedukt? Cześć. This has been a busy day for us all. Is there? Mam układ. The sun breaks. Wciągam w bongo, dobre. Ale, patrz, ale emocje. Yes, yes. The poultice must have cost you. Yay! I'm surprised. Podwójne szczęście. Na razie żegnaj. Tak, mamy podwójną dobrość. Jej, patrzcie, i widzicie, wszystko zaczyna już tak błyskać powoli, a na końcu jesteśmy tacy ultra dobrzy. Jak mamy ultra dobrą postawę, to wtedy stoimy i robimy takie chi postawę. Za naszych pleców leci taka energia miłości i Anusa i ta aureola się nam pojawia. Jak jesteśmy źli, to po prostu stoimy z założonymi rękami i ogień się pod nami pojawia i taka mroczna energia, która jest lepsza, bo mrok wygrywa. Chcę podjąć próbę podjęcia rekordu. Tak, tak, bijmy się. Ratatatata! Co ty se myślisz? O ty! Ja ci dam obrażać moje włosy XD. Dobrze! O kurwa! Hokuto Shinken! Wzniosę! No i kurde! Thousand Crack... Ała! Thousand Crack Fist! Czekajcie! No i leżysz. Zajebałeś! Kiamin is eager to try again, but I asked her to rest for now. Is there any... pokaż, co masz na sprzedaż. A, jeszcze nie mogę. A, to wyjebka. Ciało ze stopu. I ta technika sprawia, że... 5 zdrowa, 5 skupienia. Fajnie. elo. This unfortunate matter with the bandits has not caused undue stress. Some good people were lost, but many were saved. It means, however, that I must accelerate your training. These invaders discovered us by accident, but as you likely suspect, they are related to your destiny. You have trained hard and are ready. You will have a pivotal role in... Which Ivan nauczy mnie, jak być dobrym komentującym youtuberem. Spirit Cave. A ty co masz do gadania?
Your pet student is not the only one who fought those outlaws. Perhaps I did not stand in their midst on the beach like a fool, but I did my part. O kurde, taki jesteś. If you spent less time coddling him, you would have many promising students instead of one. Nikt nie zaprzecza twoim umiejętnościom, Gal. This is not a matter that can be decided by effort, Gal. There are things at play that you do not understand. I understand that this student has received preferential treatment, and I have suffered for it. Whatever is in this spirit cave, I am worthy of facing it too. If he is truly better than me, let him prove it. I challenge him. I will not have you brawling in the street. If this must happen, it will happen in the ring, as a proper test of your abilities. Bardzo dobrze. Ale dobre jest podejście go, bo naprawdę wychodzi na to, że nasz bohater był super faworyzowany. Nawet pozytywni do nas nastawieni ludzie o tym mówią. Hobble before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself. To nie ma kwestia honoru. Zwycięzcą jest ten, kto ostatni stoi na nogach. Jestem gotowy, zaczynajmy. Let the fighters meet in the arena. Najebujmy się. Gao. Are you ready? This challenge will continue until one of you is incapacitated. This is not a practice bout. Injury is a possibility. A possibility? I think it is more than likely. Master, are you certain this is appropriate? They have a dispute, and this is the only way to settle it with certainty. It will be racja jest po stronie Niemców, że zaatakowali Polskę, bo wygrali, kiedy zaatakowali Polskę. XD. Logika. I said you would regret getting in my way. Fighters, begin. Bijmy się. Thousand cuts. Heavenly wave. Orerara. O. Orerara. On miał właśnie technikę. Wiecie co? Ja włączę na nowo nagrywanie. To 3 minuty. On miał właśnie technikę żelaznej pięści. To jest technika, którą będę chciał później w gierce uzyskać. O ty. Dora! Dora! O ty! Dora! O ty! Dora! Pięknie! Dora! 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 Wściekły wąż! Ała! No! O ty, Mendo! Odepchnięcie zrobiłeś, a już chciałem cię w dupę wejść. Ta-da-da-da! Najlepsza część utworu teraz będzie. No chodź! O nie, ten utwór nie wchodzi na tą fajną część, bo to jest Into the Fairy. I to nie wchodzi na tą drugą część. No to teraz czas na... Czy atak! O ty. Takiego plaskacza dostał na koniec. Jej, zwycięstwo. It is done. The challenge has concluded and the winner is clear. No! I'm not finished. O jebaka. Gulp. I have made enough concessions to you today. I thought I could guide you away from your corrupted path, but you are too much the son of Gao the Greater. You are no longer welcome among my students, and your father's house shall have no more business here, despite his influence. I was not beaten! Not by this peasant! You were defeated by your own foolish ambition and predictable temper.
I will speak with you in my chambers about your expulsion. Go now. Everyone, this challenge is concluded. I'm sure the victor would appreciate your congratulations. They are well earned. Enjoy the words of your fellows. I will wait in the main hall, where we will discuss the spirit cave. Be certain you are ready when you come to me. Your life is about to change. That was exciting. I'm glad you are safe. I knew you would be. Your skill is unmatched. Even Gao had to see that. I suppose that's what set him off. I hope he isn't allowed to stay. Punishment just makes him worse. Master Li has bent like a willow to accommodate him and his sorcerer's father. Robi to, co musi, jest naszym mistrzem. Wiele dziwnych rzeczy. Mistrz jest głupcem, nie mogę się doczekać, kiedy opuszczę to miejsce. Takie po prostu, chuj mu w dupę! No i znowu takie beznadziejne to są te negatywne strony. It scares me sometimes, all this talk of troubled spirits. I didn't ask to be a part of it. As much as you want to know more, I doubt you had a say in your fate either. I'm sorry, this is supposed to be a happy time. You've proven your ability and Master Li is waiting for you. You should go to him. Yay! Ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia, na razie.